Co księża robią w wolnym czasie? Pogadajmy o tym. Szczęść Boże, święty monitorze, ksiądz Piotr Piekło. Ksiądz Wojtek Iwanecki. Witamy Was, kochani, w takim odcinku luźnym. Widzicie to po naszych strojach. Ja ubrałem swoją ulubioną bluzę narciarską. Ksiądz Piotr ubrał... Spaterek. Czy jak ubrał? Tak. Znaczy, to on nie jest luźny. To nie święta. Jest, święta, święta. Wychodzą bokiem. Święta wychodzą bokiem. Tak. No trwamy jeszcze w takim czasie świątecznym. Choineczkę mamy piękną za sobą. I chcieliśmy porozmawiać tak bardzo na luzie o tym właśnie, co na luzie księża robią, bo to może być dla Was interesujące, może zastanawiające. Może właśnie nakarmimy czyjąś ciekawość, bo ktoś mówi, co to się ksiądz tam robi, jak już tą mszę skończy i w ogóle ola Boga. Nie? To często ludzi interesuje właśnie, gdzie księża wyjeżdżają, co kupują, co mają w koszyku, w markecie na przykład. Też mi się zdarzyło, że ktoś tam patrzył. W każdym razie o tym chcemy porozmawiać. Ja powiem od razu o takiej trudności, która się z tym wiąże dla mnie osobiście. Znaczy trudności, że trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że my zawsze jesteśmy księżmi. Także w wolnym... Sorry, że cię uświadomiłem. No także w wolnym czasie. Było coś w seminarium, mówili. No. I to się też przekłada na to, jak ten wolny czas spędzamy, choć często to spędzanie tego wolnego czasu, no właśnie, no jest też takie jak wasze, natomiast no właśnie, tutaj nie ma takiego oddzielenia o... Jak czasem się dzisiaj mówi work-life balance, nie? Tam takie rzeczy są. No to my nie mamy tego balance, bo właściwie tak, zawsze... Zawsze bierzemy robotę do domu. Tak, zawsze się jakoś, przynajmniej powinniśmy poczuwać księżmi, ale czujemy, akurat chyba się czujemy, czy na urlopie, na plaży, czy w konfesjonale, no to księdzem się jest zawsze. Więc co robisz w wolnym czasie? Księże. Tak. No to też jest, ty mówisz o jednej trudności, ja powiem o drugiej, mojej takiej. Choć i o tym właśnie w seminarium też było mówione, że tak nam mówili nasi ojcowie duchowni i wychowawcy, żeby umieć odpoczywać, żeby umieć spędzać wolny czas. Po 15 latach się nie nauczyłem jeszcze. No. Ojej. Bo to jest takie właśnie trudne, chyba z racji tego... O tym, że sobie pracoholikami... ale to jest... A miało jest... być o tak, czasie. Ale no powiedziałeś, zacząłeś o trudności. No tak, miało być, tak. Miało być luźno nie, w ogóle. Wina, ten, no, tutaj, tak, no. Ale ta trudność może wypływać stąd właśnie, że to, co powiedziałeś, że nie da się po prostu nie odłożyć takiego tego Arbeitanzugu, nie, czyli takiego stroju roboczego, nie, odwiesić właśnie sutanny, nie, i teraz już spokojnie wracam do domu, nie, i nie myślę o tym, co w robocie, nie, to jest trudne i to przeżywanie wolnego czasu, nie, kiedy jest dużo rzeczy, kiedy jest jakieś dużo próśb, spraw, które są do załatwienia, kiedy doświadcza się tego, że ja przynajmniej tak mam, nie? Że mógłbym coś zrobić lepiej, poświęcając na to więcej czasu, no to jest to napięcie, nie? Kiedy odpocząć, czy już odpocząć, czy w ogóle. Czy w ogóle odpoczywać, nie? Czy nie łączyć jakoś tego. Jest właśnie taka próba, nie? Łączenia przeżywania wolnego czasu, takiego odpoczynku, na przykład dnia wolnego, który mamy, z jakimś takim załatwieniem też czegoś, nie? Tak, żeby nie mieć takiego poczucia, że zmarnowałem czas, nie? Że, no. No tak jest, ale to, więc to są pewne trudności, natomiast odbijmy się od nich i przejdźmy do tego czasu wolnego. No na pewno oglądamy różne rzeczy w internecie, ja na pewno, ty też zresztą, ale to za chwilę sobie sam będziesz się tłumaczył. No bo dzisiaj tak trochę jest, że dużo czasu się spędza na oglądaniu różnych rzeczy, Netflixa, HBO, Amazona, nie wiem, YouTube'a i innych spraw. Ja faktycznie lubię oglądać, natomiast oglądam bardzo specyficzne rzeczy, to znaczy bardzo często oglądam seriale, które już widziałem. To jest, wielu ludzi się... Dziadek. Nie, ja lubię oglądać takie rzeczy, które już widziałem, bo mnie nie wciągają. Aha. I mogę w każdej chwili przerwać, mogę nawet sobie puścić w tle, śmiać się z tych samych dowcipów, bardzo to jakoś tak, nie? I mam jakby takie swoje ulubione kategorie, nie? Są takie kategorie, wiesz, seriale obyczajowe, nie? Czyli Jak poznałem waszą matkę, The Office, Frenci, no to ja nawet takiego podrywu, ale to powiem szczerze, tak średnio, ale te trzy pierwsze to na pewno. To w kółko, zapętlasz. Tak, no w życiu. Z podkreśleniem The Office. No, potem oglądałem też, teraz już trochę mniej, jakieś tam o superbohaterach seriale. No i potem już takie fajne jakieś
takie lepszejsze, który był prawdziwy detektyw albo, nie wiem, Gra o Tron. No nie można oglądać, ksiądz nie może, ale się przyznałem na wizji. No więc takie rzeczy też oglądam, ale też oglądam filmy. I często też takie, które bardzo lubię, jakieś wybrane sceny. Na przykład Ojciec Chrzestny, wiadomo, że nie da się tego zobaczyć. Znaczy da się to w całości zobaczyć, ale tak na co dzień to nie ma szans. Natomiast czasem sobie puszczę jakąś taką wybraną scenę, która mi się podoba, jakś tam lubię. No więc tak, oglądamy różne rzeczy, no i YouTube, nie? Ja oglądam na YouTubie też różne rzeczy. Nawet Twitcha czasem oglądam. Pozdro dla kumatych. Także też mi się zdarza. A na YouTubie w sumie teraz najczęściej oglądam albo Christian rzeczy z Ameryki katolickie, albo Terenwizję. Też pozdro dla wszystkich jeżdżących w terenie. No ja tam mało co jeżdżę, ale no, to jest na przykład taka rzecz, która mnie jara z oglądania. To jeżeli chodzi o oglądanie, to ja tak, nie oglądam raczej tego, co już oglądałem, choć z filmami tak jest czasami. Zauważyłem, no na przykład ostatnio zobaczyłem Buntownika z wyboru, stary film i zobaczyłem od początku do końca. Nie wiem, kiedy znalazłem tyle czasu, żeby sobie zobaczyć, gdzieś tam przed święta. Klasyczek. No, taki klasyczek. Z serialami tak nie mam czegoś takiego, mam tak z książkami. A z książkami też tak mam. I wyciągnąłem po prostu rzecz, którą czytałem w seminarium, pamiętam, Przypadki księdza Grossera. I czytałem, to już to było na tym kanale. Już było, no ale no wziąłem, mówię, wracam do pierwotnej gorliwości, mówię, poczytam sobie o księdzu. Jan od Krzyża, weźmiesz, a tu Przypadki, wracam do pierwotnej gorliwości. Przypadki księdza Grossera. Tak, no ale to z książkami tak mam, że choć już Tomka Wilmowskiego się pozbyłem, nie, i już oddałem komuś i już po 10 przeczytaniach, ale to jeszcze przed seminarium, jeszcze w kapłaństwie chyba nie czytałem już. No, więc z książkami tak mam, a jeżeli chodzi o seriale, to ja tak bardziej coś takiego realistycznego, nie? Ja się wychowałem, jeżeli chodzi o książki, to na Forsythe, na Ladlamie, na takich rzeczach, taka sensacja. No i takich seriali też szukam też, nie? Gdzieś jakaś taka, taki coś tam jakiś, wiecie, tajny agent gdzieś tam coś robi, nie? I tak, żeby się odmurzyć, to w ten sposób. No. No. I nie oglądam YouTube'a, nie? To jest właśnie to, że... YouTube'a. Nie, no właśnie nie. No, tak nie to jest. Tego. Produkujesz na YouTube'a i go nie oglądasz. No. Teraz YouTube wytnie na... Ale taki. Jesteś ty. Bo jesteś ty. Wojtek zawsze mi podeśle, słuchajcie. Wiecie, jak coś jest takiego dobrego, nie? Do zobaczenia, to... Oczywiście też słuchamy muzyki, ale o tym wiecie, bo często tutaj wchodzą różne rapowe kawałki. Czytamy książki. No ja też, no mówię tak, czytamy. No ja czytam też książki, zdarza mi się. Choć ostatnimi czasy... Nawet dłuższy czas już w sumie. Czytałem takie rzeczy dość branżowe do doktoratu, także nie wiem, czy to jest wolny czas. W wolnej chwili polecam poczytać Ratzingera na przykład. No i tutaj ten dylemat właśnie mój jest taki, nie? Że ja właśnie mając wolny czas i mówiąc, poczytam sobie coś dobrego, coś właśnie poczytam. To jest właśnie to albo taki odmurzczacz, nie? W takim sensie coś, co mnie interesuje, coś, co będę lubiał, coś, co mogę sobie po prostu tak poczytać dla przyjemności czystej, nie? No ale zaraz się właśnie taka, mam taką myśl, to marnotrawanie czasu, to może poczytam coś takiego branżowego, coś dobrego. Jak ten odcinek będzie oglądał jakiś psycholog, to nas na terapię myślę, bo to jest, wszystko jest niezdrowe. No. Ja na przykład lubię, jeżeli chodzi o czytanie, to no jakby oprócz książek, kupić sobie gazetę, tygodnik, mój ulubiony, nie powiem jaki, ale tak, a mogę powiedzieć w sumie, do rzeczy, i kupić sobie... Znaczy, a tytuł jaki? Do rzeczy. Aha, to tak tytuł, jest. Aha, myślałem, że do rzeczy powiesz, że... Nie, i kupuję sobie gazetę, kupuję sobie kawę i siedzę sobie w kawiarni i czytam gazetę. Jak taki stary hop, ale mi się to kojarzy tak jakoś, wiecie, w ogóle z wakacjami właśnie mi się to kojarzy. Jak się po Hiszpanii idzie, albo po Włoszech, myśmy dużo, ja też dużo piechotą chodziłem po Hiszpanii, po Włoszech też, to tam to jest takie normalne, że rano ludzie siedzą w tych barach, wiesz, mają te swoje wielkie takie gazety, gdzie jest tylko piłka nożna. Jakby tego w internecie nie było, no kruasancik to bardziej we Francji, ale oni tak, też jakieś tam bagietki, czy jakieś tam drożdżówki, no i właśnie sobie i rzadko mi się to zdarza, ale czasami takie coś robię i no, jest to takie fajne. Ja takie coś lubię też sobie robić. I popatrzeć sobie na ludzi, tak na tego, tak wiesz, na mieście sobie siedzisz, w Rybniku, wielkie miasto. Ja książkę biorę właśnie ze sobą wtedy. Ostatnio właśnie siedziałem sobie w kawiarni sam, piłem kawę i czytałem książkę. Czujesz się hipsterem. I czuję się, czytam sobie książkę. A powiedz mi, czy grasz w gry? Nie gram w gry i to, to jest tego, nie robię tak, no właśnie to jest jeszcze... To ja mogę powiedzieć, że gram w gry. Kiedyś to było nawet takie regularne, co tydzień żeśmy grali, czy co dwa tygodnie z kuzynami w CS-a.
w piątki wieczorem, ale teraz już nie jestem w stanie tego robić z różnych powodów. Często też w sobotę mam od rana coś i wiesz, w nocy zarwanie, siedzieć, nie, to jest nieodpowiedzialne. Natomiast zdarza mi się i powiem jeszcze jedną rzecz, to się przyznam tutaj, niektórzy się może zaśmieją, ale są takie gry, które też przechodzę po kilka razy, tak jak seriale. Half-Life'a 1 z 98 roku, króla wszystkich strzelanek i gier, jeżeli ktoś nie grał, niech zagra. To taki retro gaming. No, to chyba przeszedłem, nie wiem, z 4 razy na pewno. Także, no. I lubię w ogóle takie gry, to taka, ostatnie takie odkrycie moje jest, że lubię takie gry, których czuję się częścią. Wiesz jak, że jesteś z pierwszej osoby patrzysz, nie na plecy, jak na wieczorze. Znaczy, rozumiecie go, nie? Ten, czy w Wiedźminie, że widzisz tylko chłopka z tyłu, rozumiesz, aha, trzecia osoba. No. A to są takie, że z pierwszej osoby. Z pierwszej, ja rozumiem, to ja to, lubię takie gry. Też takie lubiłem. Właśnie, dlatego chyba mi się tak podobał Cyberpunk na przykład, którego nie wszyscy lubią. Mnie się podoba, ponieważ właśnie czułem się częścią takiej wielkiej fabularnej rozgrywki, która tak, technicznie miała różne niedoskonałości, ale właśnie to jest też ciekawe. No jakoś mnie takie rzeczy zawsze wciągały, też może od czasów młodości, gdy się tam grało w różne gry też takie fabularne. No to tak powiedzieliśmy chyba trochę o tym, co robimy w takiej samotności, bo myślę, że możemy podzielić te nasze aktywności, chyba księża też tak mają, na takie aktywności właśnie no, w zaciszu swojego pokoju, kiedy jestem ja sam. Ja gram z kuzynami. Aha, no tak, no bo ty jeszcze jesteś, ty, można grać, dobra, okej, bo teraz nie, no, są internety i ten, nie, i można grać i rozmawiać. Pamiętam, jeden z moich uczniów powiedział mi kiedyś, że księże, niech ksiądz powie coś tam temu mojemu kumplowi, nie, a ja mówię, znali się tam obaj, ja też znałem, a ja mówię, co mam powiedzieć. Księże, po prostu nim się nic nie da zrobić, bo on się po prostu zakochał i on teraz z nami nie gra, tylko on gada w ogóle o dramat. Lasku. Dramat. No, to są poważne dramaty. No, ja wtedy odkryłem w ogóle, że można się spotykać, nie, tak, na grach, nie, i można gadać, nie, i tu strzelasz do jakichś terrorystów, nie, no, i... No, wiesz, no, może zagrać w Among Usa na przykład. Uh-huh. Pozdrawiam tych, z których grałem. Można pogadać, no. Ja tego nie doświadczyłem, ja przestałem grać w technikum, jak byłem i... Mm. No, tak, wyrosły z gry. Dobra, tak, ale okej, okay, no więc tak, pasje zacisza naszego pokoju, gdzieś jakieś takie, no, odmuszczacze może trochę, no a co... Przejdźmy do czegoś następnego, bo jesteśmy tak, takimi nerdami, tak, że po prostu... Dobra, co robimy, ty ten, jakieś sporty, jakieś sporty, ten, nie, to teraz tak, jest jakaś aktywność, tak, aktywne spędzanie czasu. Niestety coraz mniej, ale bardzo narty uwielbiam. Jeżeli tak można powiedzieć. Co roku jeżdżę na narty, bluza właśnie też zobowiązuje, zimno. Tak, co roku robimy wyjazd rodzinny. I to chyba mój taki z zimowych sportów jest to zdecydowanie najlepszy, a w ogóle chyba teraz mój najbardziej ulubiony sport. Kiedyś bieganie, spinaczka, góry. Teraz już dużo, dużo mniej niestety. Trzeba by wrócić do jakiejś formy, no może kiedyś. Nowy rok, nie, ten nowy rok, nowy ja, te postanowienia. Natomiast narty dalej, no jest to niesamowity sport. A nic się, to jest taka ciekawostka, nie będę tego rozwijał, ale nic się nie zapowiadało w moim życiu, że będę na nartach jeździł, naprawdę. Mhm. Jeszcze na pierwszej parafii wcale niekoniecznie, w ogóle nie chciałem na nartach jeździć. Nawet nie miałem w ogóle nart, żadnego swojego sprzętu. A teraz tak się odmieniło, że... Właśnie. No i tutaj jesteśmy podobni. Tutaj w grach może nie, ale jeżeli chodzi o narty, to no, kocham narty, spędzać ten czas z ludźmi, z przyjaciółmi, tak, wyjeżdżać gdzieś. Nieodłączny element. No, to jest nart. Jedno z... Nie wiem, no pięknie, nie? A też się to, nauczyłeś później na nartach jeździć? Też się nauczyłem później też jeździć. To, wiesz co, jeszcze przed. Ja się uczyłem jeździć przed seminarium i byłem 3 dni na nartach. Jeszcze jako uczeń technikum, kumple, w ogóle znajomi taką ekipą, żeśmy pojechali na Sylwestra, mnie uczyli, ale potem zacząłem jeździć tak już konkretnie, już jako ksiądz. Mm-hmm. No to ja podobnie, tylko że ja zaczynałem w seminarium. No. To narty. Narty. To narty. No i chodzenie po górach, to też jakieś takie odkrycie pandemii dla mnie. W ogóle a góry, tak, zimą. Ty miałeś fazę w ogóle na góry. Dalej Agata się śmieje za aparatu. Wszyscy dostawali snapy, tak, zdjęcia. Tak, ale nie, po prostu... No, najbardziej mi się podoba, że na dzień wolny jechałeś w Tatry. Tak, na dzień wolny. Kilka tygodni z rzędu. No, wrócę do tego. Że, nie, to już. Żeby tam, nie wiem, jechać, kurde, o której? Trzeciej, czwartej? Już się nie mogę doczekać, że się kolędy skończą. Tak, no. Nie, to jest góry zimą, jest to piękna sprawa i samotności, to jest też właśnie takie, nie, że... No widzisz, to też samotność. No, samotność, no, sam lubię chodzić, choć też chodzę z znajomymi, mam jakąś tam ekipę ludzi, którzy mnie ciągną w góry, ale sam
iść sobie na cały dzień. No, piękna sprawa. Też na pewno, to jest może osobny temat, ale tu już mówiliśmy trochę o wyjazdach wakacyjnych. No też wyjeżdżamy, nie? Też czas wolny. Jakieś tam zwiedzanie. Ja osobiście nie lubię takich wyjazdów i raczej takich nie mam wakacji, że gdzieś tam leżę sobie. Tylko zawsze coś zwiedzamy, jeździmy, przejeżdżamy, chodzimy, obojętnie czy w Polsce, czy za granicą, żeby jakoś tak ten czas wykorzystać. No dobrze, właśnie. Takie leżenie to 1-2 dni chyba by mi się podobały, ale potem to już... I na przykład nie cierpię w ogóle, nie wiem jak wy, ale ja na przykład bardzo nie lubię hoteli, takich rzeczy all inclusive'ów, w ogóle nigdy na takim czymś nie byłem, to jakby dla mnie jest, wiesz... Spanie ja w pokoju, na podłodze, w namiocie, to cały czas jeszcze mnie jara i jakoś dla mnie to jest ciekawe, a gdybym miał mieszkać, nie wiem, jakimś Gołębiewskim czy coś, to chyba będzie wszystko swędziało, nie? Znaczy, no nie dla, tam na pewno są super warunki, ale bo teraz będzie, że jakąś filmę jeszcze. Nie, no w sensie taki, że po prostu... Nie umiałbyś wytrzymać. Tak, no, raz byłem na takim czymś, żeśmy chyba jakiś weekend byli z mamą, do dzisiaj je to wyrzucam, bo nas zmusiła... Żebyś tam na plaży. Nie, żebyśmy byli w głębiu gdzieś tam, wiesz, byliśmy całą rodziną, nie wiem, jeden nocleg czy dwa noclegi, no to w ogóle nie, no to... Nie. Nie potrafisz. W ogóle taki luksus, nie, to... Już mi za to mnie to kosztowało, Boże Święty. No, także to, no. To ja tak, ja jeżeli chodzi o wakacje, to też podobnie aktywność. No i tu jest taka pasja moja życiowa. No przyznaj się. No przyznam się teraz, tak, powiem to. Jeżdżę motocyklem turystycznie. No i nie tylko turystycznie, bo tutaj pozdrawiam jakichś... Jest ciężar motocyklistów. Jest nas troszkę, tak, na świecie. Natomiast no... Tak jakoś nieszczególnie tym, nie, to nie tak, nie epatuję, tutaj tą pasją staram się jakoś trochę tutaj... się wstydzisz tej pasji. Troszkę, tak, no bo to jest takie, no... To jest moja mama, która zawsze powtarza, Piotr, czy to ci jest potrzebne do życia? Nie? I ja często sobie zadawałem to pytanie kiedyś i doszedłem do wniosku, że jest mi potrzebne, że to jest tak. No to mnie zaskoczyło. Że jest mi potrzebne. Znaczy, no dobra, no da się bez tego obejść, ale jest mi potrzebne w takim sensie, że ja potrzebuję coś swojego i to ja no, po prostu kocham to. Ja kocham jeździć, już sama jazda motocyklem dla mnie. Jak byłem małym dzieckiem, to mój tata... Co się stało? Poleciał nam mikrofon. Dobrze. Jak byłem małym dzieckiem, to mój tata miał taki sposób na to, żebym był, jak rozumiem, 2-3 latka jak miałem, żebym po prostu nie przeszkadzał, nie? To teraz się dzieciom daje tablet, nie? A mnie po prostu tata sadzał na swój motocykl, nie? I ja po prostu jako dwulatek potrafiłem siedzieć na motocyklu. Ale siedziałeś. I siedziałem po prostu na motocyklu i robiłem brum brum i po prostu potrafiłem cały dzień siedzieć na motorze. Że jeździłeś na motocyklu. Dwulatek. Wystarczyło mi siedzieć i najlepsze było to, że tata musiał myśleć tylko o jednym, żeby ten motocykl był w cieniu zawsze, nie? Że to było, wiecie, nie? Bo jak tam gdzieś stał w cieniu, no to potem się robiło słońce, nie? I bym się jeszcze tam... No tak, ale nie bał się, że spadniesz z niego? Nie. Ja siedziałem, moja siostra z tyłu. Zabawy z tatą to zawsze ten, mogą tak kończyć też różnie. Różnie. Także... Więc jeszcze turystycznie jeżdżę, tu nie chodzi o jakąś prędkość, jakiś ten... Muszą być zakręty, musi być droga i... No ja nie jeżdżę. Jeszcze. Powiedziałeś to? Nie wykluczam tego ze swojego życia, ale na chwilę obecną. Ciekaw jestem, jak długo ten mikrofon wytrzyma. To jest chyba znak, wiesz, że już trzeba kończyć. Tak, musimy kończyć, tak patrzę też na... No więc to są takie nasze... Nie wszystkie na pewno. Nie, jeszcze kajak. No, ale to też mówiliśmy po odcinku wakacyjnym. No. Ja też teraz co roku na kajaki. Ale tak, no to są takie nasze pomysły na czas wolny. Wielu księży ma różne, to możecie swoich duszpasterzy zapytać. No i napiszcie nam, no właśnie, co was najbardziej zaskoczyło, co ksiądz może, czego nie. Tak. Nie, tego nie piszcie. Co powinien. Ale co wy robicie w wolnym czasie, napiszcie, może macie jakieś dobre pomysły na odstresowanie się po właśnie takiej pracy z ludźmi. To jest chyba to, nie, że my właśnie często w ten czas wolny spędzamy w taki sposób, dlatego, że cały czas jesteśmy z ludźmi, więc czasami potrzebujemy też samotności i tak dalej. To jest chyba naturalne. Więc kończymy, tak, bo czas już nagli. No a na koniec czas na patrona odcinka. A patronem dzisiejszego odcinka jest ksiądz Alojzy Skrosoppi, tak się chyba to czyta, pochodzący z Włoch, tam też pracujący, który żył w XIX wieku, zakładał domy dla ubogich dzieci,
pod koniec życia już 12 takich domów miał założonych. Także dom, to, co ciekawe, dla niesłyszących dziewcząt. I generalnie pozyskiwał środki i bardzo taki był zdeterminowany, uporczywy w tym, żeby właśnie działać wśród ubogich. Zresztą najpierw swój majątek sprzedał, żeby im służyć. I ciekawostka jest taka, że jest patronem piłkarzy piłki nożnej. Jest ogłoszony w 2010 roku właśnie patronem tego sportu. I tak sobie pomyśleliśmy, że skoro patronuje tak zacnej dyscyplinie sportowej, no to będzie też patronował temu odcinkowi o czasie wolnym księży, bo księża też niektórzy, wielu z nich gra w piłkę w czasie wolnym. Stąd za przyczyną świętego Alojzego modlimy się za wszystkich tych, którzy spędzają swój czas wolny, żeby go spędzali zawsze z Bogiem, bo Bóg jest z nami zawsze. Święty Alojzy, módl się za nami. Życzymy wam, żeby wasze monitory i całe wasze życie były święte. Amen. Amen.